Soczyste kotlety karkówki duszone z pieczarkami i papryką. Podaję je z kaszą gryczaną lub kopytkami. Zobaczcie, w jak prosty sposób można przygotować pożywny i naprawdę smaczny obiad. Listę składników i opis przygotowania znajdziecie na talerzpokus.tv. Karkówkę z każdej strony przyprawiam świeżo mielonym pieprzem i solą. Smażę ją na rozgrzanym oleju przez kilka minut. Następnie obracam na drugą stronę. Pieczarki kroję na ćwiartki i dodaję je do mięsa. Kiedy są już lekko podduszone, dodaję pokrojoną w drobną kostkę cebulę. Całość duszę pod przykryciem. Paprykę kroję na mniejsze kawałki. Dodaję ją na patelnię, kiedy mięso jest już miękkie i duszę razem z nim tylko przez kilka minut. Chcę, aby pozostała chrupka. Jeśli jednak wolicie, aby papryka była uduszona i bardziej miękka, to dodajcie ją wcześniej. Karkówka jest znakomita. Polecam na obiad. Po inne przepisy zapraszam na talerzpokus.tv.